Choć do inauguracji 46. sezonu artystycznego Filharmonii Sudeckiej mamy aż 3 miesiące, to już teraz dyrekcja instytucji zaplanowała i zaprezentowała program tego, co czeka nas w przyszłości. Oprócz regularnych koncertów symfonicznych czeka nas także wiele wydarzeń dodatkowych. Koncert inauguracyjny zaplanowano na 22 września, a usłyszymy na nim m.in. oberka autorstwa założyciela Filharmonii Sudeckiej Józefa Wiłkomirskiego. W tym roku instytucja obchodzi rocznicę 45-lecia swojego istnienia i okazja do świętowania nadarzy się w październiku. Z tej okazji przygotowaliśmy dwa ważne koncerty dla nas. Obydwa upamiętniają pewne ważne daty, ponieważ pierwszy koncert jeszcze przed inauguracją istnienia instytucji, pierwszy koncert orkiestry odbył się 5 października 1978 roku w Hradec Kralowej. Właśnie na pamiątkę tego wydarzenia zapraszamy dyrygentkę z Filharmonii z Hradec Kralowe, panią Miriam Niemcową, i dyrygentka poprowadzi naszą orkiestrę w koncercie 6 października. Tenże koncert powtórzymy 8 października w Hradec Kralowe. Drugi koncert jubileuszowy natomiast odbędzie się dokładnie w dniu, kiedy to 45 lat temu odbyła się inauguracja instytucji, 25 listopada, i powtórzymy dokładnie 1:1 ten sam program. W nadchodzącym sezonie Filharmonia świętować będzie razem z województwem dolnośląskim jubileusz jego utworzenia. W zapowiadanym sezonie połączymy troszeczkę dwie bardzo ważne daty, czyli 45-lecie Filharmonii Sudeckiej oraz 25-lecie województwa dolnośląskiego. Z tej okazji w październiku specjalnie dla Państwa będą dedykowane koncerty właśnie z okazji Święta Województwa, tak aby Wałbrzych również miał możliwość świętować z całym województwem. Łącznie w nadchodzącym sezonie zaplanowano 51 koncertów wieczornych oraz 10 poranków niedzielnych. Ponadto Filharmonia zaprosi do siebie również na specjalne okazje, jak cykle muzyczne i festiwale, m.in. pierwszy festiwal bożonarodzeniowy w grudniu, pierwszy Brass Plus festiwal w lutym czy Światowy Dzień Jazzu w kwietniu. Więcej o nadchodzącym sezonie artystycznym dowiecie się na portalu wałbrzych24.com oraz na stronie internetowej Filharmonii Sudeckiej.